Był pan bliższy? Nie. Dostawisz? Nie. Nie? Nie. Sylwia, wyobraź sobie, że tam była Antosia na jego miejscu. Nie, to jest w ogóle masakra. Ja ci wiesz co, zostawisz. Nie! Nie, nie zadaj go sobie na kolana, ja się boję. Ojej, umacz. No bo on chce mu wyrwać telefon, okej, okay, ale... Nie, nie okej, okay. On już mu dawno ten telefon wyrwał. Mimo wielu próśb, opiekun nie przestawał łaskotać chłopca. A to złamanie podstawowych reguł, jakimi są komfort i nietykalność dziecka. Oddał już mu telefon, to dlaczego dalej z nim kontynuuje? A. Przepraszam bardzo, tą scenę. Nie, co na to patrzeć. Uważam, że tu została przekraczona pewna granica, która mi się... Może on tego nie rozumie, ale powinien mu wytłumaczyć, wziąć telefon i wytłumaczyć, a nie. Wiesz, co innego jest Sylwia swoje dzieci, a co innego obce. Nie, Sylwia, interweniujemy. Dzień dobry. My z programu Usterka. Chcieliśmy się zapytać, dlaczego pan tak mocno przytulał i łapał, który prosił, że pan tego nie robi. Nie robił, tak. Bo my się trochę przestraszyłyśmy, jak zobaczyłyśmy to, co zobaczyłyśmy. Rozumiem. No, ale ja nie, z takiego nie miałem zamierzam chłopcu zrobić, co by się kojarzyło z tym, co panie mają na myśli. Gdy dziecko mówi, że nie chce, to uważa pan, że klepanie po pupie jest w porządku? Na temat klepania w pupie nic nie mówił. Mówił, żeby go puścić. Żeby go pan zostawił. Nie, ja mam nic więcej do powiedzenia. Muszę panu powiedzieć, że musimy poczekać na policję. Z powodu zachowania opiekuna przerwaliśmy nagranie i wezwaliśmy policję, która zdecydowała się zatrzymać mężczyznę. Na podstawie zgromadzonych materiałów prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo i postawiła opiekunowi zarzut popełnienia czynu z artykułu 200, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Przewiduje on kary pozbawienia wolności za dopuszczenie się wobec małoletniego poniżej lat 15 innej czynności seksualnej. Sprawa jest w toku. Tymczasowo pan dostał dozór policji i zakaz wykonywania pracy związanej z opieką nad dziećmi. Nie przesądzając o jego winie, mamy nadzieję, że nie wróci do zawodu niani.